Studenci dla Rzeczpospolitej. Panie pośle, chyba trzeba jednak uznać, że wynik wyborczy PiS-u, wybory do Europarlamentu, nie był w pełni sukcesem. Najwyraźniej 30 parę % to jest chyba górny pułap, jaki może partia osiągnąć. I stąd mam parę pytań. Nie wiem, czy nie jest na dziś dzień być może zbyt wcześnie, żeby je zadawać, ale czy po pierwsze PiS jest w ogóle zdolny do stworzenia jednej wielkiej, szeroko pojętej prawicowej partii? Czy że druga, czy PiS jest w stanie wyjść poza swoje dotychczasowe macierze, jeśli chodzi o wyborców? Mianowicie chodzi mi o twardy elektorat, ponieważ on jednak głównie głosuje na państwa partię. I rzecz trzecia i chyba najważniejsza. Czy państwo są w stanie przyjąć nowych, nieznanych członków, bądź dać szansę młodszym ludziom, którzy powiedzmy będą z państwa partii skłonni działać? Chciałbym zauważyć, że tego typu obawy też wyraża profesor Zybertowicz, który nam wskazuje, że PiS mimo wszystko zamyka się w swojej wąskiej twierdzy. Więc ja panu powiem w ten sposób. W Toruniu Prawo i Sprawiedliwość ma dwóch wiceprezydentów. Jeden z nich ma lat 31. Za chwilę będziemy mieli wybory. Przewodniczący Klubu Radnych Prawa i Sprawiedliwości w mieście ma lat 31. Są 4 okręgi w Radzie Miasta Torunia. Wszyscy liderzy, którzy będą startowali jako tak zwane jedynki w tych okręgach, to są ludzie około 30 lat. Średnia wieku chyba to jest nawet dokładnie 30, bo są i poniżej, i powyżej. Ale niewiele powyżej, 1-2. Więc jak najbardziej jesteśmy jako Prawo i Sprawiedliwość otwarci na młodych ludzi. Ja przynajmniej na tym terenie, gdzie mogę, staram się jak najbardziej ludzi młodych promować, wykorzystywać i jesteśmy w tym zakresie otwarci. Jeżeli mogę zaapelować do młodych ludzi, którzy gdzieś tam nas oglądają w różnych zakątkach Polski, warto się angażować w ogóle w działalność publiczną i starać się Polskę zmieniać. Co do tego pułapu, o których pan mówił, prawda, o tych 32-33%, to pierwsza rzecz, bo nie miałem okazji publicznie, a obiecałem Marianowi Krzaklewskiemu, który do mnie napisał maila, żebym sprostował, że pomyliłem się, że Prawo i Sprawiedliwość nie miało lepszego wyniku teraz niż AWS w 97 roku. Rzeczywiście to jest 2% mniej niż AWS w 97 roku. Oni mieli 34, my 32 w zaokrągleniu. Więc przepraszam, panie przewodniczący, tak jak obiecałem, publicznie prostuję, choć w innym programie. Jestem przekonany, że nie ma czegoś takiego, co się wmawia ludziom, że to jest szklany sufit i koniec. Jeżeli udało się nam dzisiaj dojść do poziomu 32%, to ja panu powiem, że Jarosław Kaczyński w tych wyborach przegranych z Bronisławem Komorowskim w drugiej turze wyborów prezydenckich osiągnął wynik prawie 50%, 47-48%, nie pamiętam dokładnie. Więc ja myślę, że ten pułap nie istnieje, czego także daliśmy przykład. Oczywiście to są inne wybory. Już nie ma większej ilości partii, tylko jest dwóch kandydatów, no bo pozostali odpadli w pierwszej turze. Ale w pierwszej turze też miał chyba 36 lub 37% wtedy. Tylko jeśli można zauważyć, no mimo wszystko 30 parę % to nie daje władzy. I w tym momencie albo państwo będą w stanie zbudować szeroką jeszcze koalicję, pytanie z internetu na ten temat. Czeka nas najwyraźniej rządy PO, myślę, SLD, że niekoniecznie. Myślę, że niekoniecznie, bo 42-3%, a tyle jesteśmy w stanie zrobić, to jest pułap mniej więcej samodzielnego rządzenia. Internet. Uważam, że to jest na to szansa. Mówił pan o młodych...